Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, temat lemmingów jest wiecznie żywy, jeżeli chodzi o granie w WoTa, więc postanowiłem zrobić tutaj filmik z gry bardzo podobnej. Moi drodzy, polecam wam tą grę. Nagrywałem to na streamie, niestety dźwięk się nie nagrał, także dupa zbita. Także dzisiaj nagram zupełnie od nowa. Chcę wam tylko pokazać, o co tu chodzi. Gra nazywa się Flockers. I teraz tak, robimy graj. O! Ogólnie lemingi są tutaj pod postacią owiec. Jak widzicie, każda taka walizeczka to jest misja. Tych misji w grze jest mnóstwo, proszę bardzo. Tutaj jest jakiś boss zawsze. No, mnóstwo tego jest naprawdę. Jak ktoś to rozgryzie, to jest gościem. Bo gra nie jest wcale taka bardzo, bardzo prosta. Ale o co chodzi? To są takie filmiki. No, tak to się zaczyna. Chodzi o to, żeby w tą trąbkę wlecieć ogólnie. I bierzemy pierwszą misję. Lemingi, wiadomo, jak się zachowują, po prostu idą przed siebie i to tyle. Tutaj mamy, proszę bardzo, ta trąbka ich wypluwa. Proszę, teraz to się obniża. Tutaj już coś jest. Ogólnie tak wygląda cały ten ambaras. I teraz ja mogę to postawić tu, dzięki czemu wyjdą stąd. Proszę bardzo. Zobaczcie, co się dzieje. To się koło zaraz zniży, pewnie trochę ich załatwi. Przeskocz nad wyrwą. Tutaj jak tą skrzyneczkę mi zbiorą, to będę mógł kazać im skakać. O, proszę bardzo. I teraz tak, zobaczcie. Zmieniam w takich fioletowych czapeczkach są. I to powoduje, że będą skakać, nie spadną od razu. No. Tak to mniej więcej jest. Teraz super owca, tak zwana umiejętność. Umiejętność super owca powoduje, że... Ojojoj, zbliża się to coś. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. No. Jak widać, część owiec nie przeżyła. Proszę bardzo. One tylko mogą skakać w tych fioletowych czapeczkach. Natomiast jak im to dam, super owca, to mogą wlatywać do góry. Uwaga, uwaga. Proszę bardzo. Teraz już są tutaj. Dobra, to się obniża. Teraz tu skaczą ładnie. Jest tak zwany wybuch. Proszę bardzo, trochę ich nie przeżyło, trudno. Ale część jest. I teraz mają wejść do tej trąbki. Tutaj widzicie, takie coś jest. Powinien to tutaj... No, niestety... Aha, to zadziałało. No dobra. Kontynuuj. 11 owiec przeżyło. Czyli tych lemingów. Robimy dalej. I kolejna plansza nam się jawi. Proszę bardzo, tym razem tak. Tu jest co? Skrzyneczka. Dobra. O, jak widzicie, jest to dosyć tutaj skomplikowane już w drugim.
Proszę bardzo, to się obniżyło, czyli jest super, nic tu nam nie zagraża. Jak nie włożę tutaj tego kwadracika, to lemingi po prostu nie wyjdą, bo nie potrafią. Rozumiecie, o co chodzi. Dużo ich jest. No dobra. Kładamy. I już wchodzą do góry. Teraz to się obniża. Robię tutaj. I teraz zbiorą tą potrójne. Owca pirat. Proszę bardzo, tutaj. Także na razie wszystko jest w porządku. To mnie niepokoi tutaj. Co się stanie? Okej, obniżyło się tu. Na razie idą elegancko. Tu jest zazwyczaj napisane, czy tam narysowane, co ma być dalej. Mogę teraz je uwolnić. O, jeszcze tak. Dobra, i co tu jest? Niby tutaj takie coś. No. Jak mi zejdą, to już lipa. Coś zrobiłem źle. Tu jest owca w jakiejś klatce. O kurde, obniża się to. Zdecydowanie się obniża. Te się zabiją. No niestety. No dobra, to już mogę tylko je uwolnić. A jeszcze można było zebrać tą owcę w klatce i tutaj to. No, nie dałem rady. Niestety nie dałem rady. Może powtórzymy. Zobaczymy, jak to tam się uda zrobić. No, 44 owce, ale robimy powtórkę. Dobra. Się teraz obniży, już to włożę tutaj. Okej. Tak. O nie, 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 nie. Dobra, pakują się. Teraz co? To się obniży. No i spróbujmy tutaj nie zastawiać. To jest teleport. One się tutaj wejdą i tu prawdopodobnie... Tak, tu z powrotem zejdą, czyli będzie ok. Tutaj jest waga, jak widzicie. Czym więcej owiec to wejdzie, tym większe prawdopodobieństwo, że to na dół zleci. Tak więc muszę przepuścić tutaj jedną owcę maksymalnie. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. No niech te przejdą. Dobra. Uwaga. Tak. Tu. Oj. Lipa. No nie, niby coś się udało, ale... Dobra, więcej, więcej. Zobaczcie, wskaźnik już tutaj. Max, max, max. I... Ostatnia owca jest... Obniża się, ale pomalutku. Dobra, trzeba te uwolnić. Jak dojdzie te 5, to tu już chyba ta waga do końca zjedzie. I będzie elegancko. Jest to oczywiście gra logiczna, bardzo podobna do lemingów, ponieważ w lemingach o to właśnie chodziło, żeby im, tym bezmyślnym istotom,
torować drogę. Dobra, jak te dwie dojdą, to to powinno już się opuścić. Uwaga, uwaga. Jest. Masa krytyczna. O, żeby ten się nie zabił. O, czyli ten się zabije. Malipa. Nie mam co zrobić. Uwaga! O! O, niestety. No i dobra. No, wynik jest niezły. 47 owiec. Ładnie. I klikamy dalej. Kolejne plansze są coraz trudniejsze. Ciężko mi jest nawet czasami... O, zobaczcie, no tu to już jest masakra. Czasami trudno jest zrozumieć. Zobaczcie, cała konstrukcja wygląda tak w tej misji. Tutaj są owce, które śpią. Można je na 100% obudzić. Tutaj jest jakiś przycisk. Tu jeszcze jedna śpi. Teleport. A trzeba się dostać tu. No dobra. Wypuśćmy je. Dobra, tu jest taki przycisk zawsze. Okej, tu będzie podwójne, więc trzeba będzie postawić, żeby skakały stąd. Proszę. Udało się. Teraz przycisk. Dobra, teraz potrójne. I potrójne tu musi być. Tu jest teleport za tym. I gdzie to mnie teleportuje? O kurde, tu! No nie wiem, czy to tak fajnie. Do przycisku, tak jest. No i niewątpliwie teleport. Uwaga. O! O kurde! Jakaś pułapka była. Dobra, za późno zareagowałem. Szybko, 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 bo to zaraz się opuści. Dobra, idą, idą. Teraz to, okej. No, skakać. Dobra, teraz tu są. O kurde, aż tyle straciłem. Dobra, idzie tu. Ale teraz tu co będzie? Chyba się nie zabiją. Nie, to są super owce. Dobra. Aj, nie zdążyłem. Dobra. To jak to zarobię? O kurka! O, nie przewidziałem tego. Dobra. Pierwsze dochodzą, czyli jest dobrze. Jeszcze tu można, żeby zwiększyć swój wynik, to owce można pouwalniać. To jest uwolnienie i zobaczcie, zrobię tak. Zrobię tak.
Jeszcze te kilka sztuk można... jeszcze dziabnąć. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. A, chyba tak. No, tutaj, później sobie tutaj przejdą. Tak jest. O! No, tutaj te już więcej nie ma. Ta jeszcze jest, ale ma ludzi. No, coś słabo. Ale 27 owiec. Taka to jest gierka. Później oczywiście dalej, kolejna misja, trudniejsza. Nie będę już teraz tego przechodził. Tutaj trzeba wysadzić owce i jedna musi uderzyć chyba w tą lampkę. Także trudna sprawa dosyć. No. Taka to była gierka. Nie wiem, czy wam się podobają takie, ale naprawdę wymagają pomyślunku. Żegnam się z wami, do usłyszenia.